Początek roku kalendarzowego jest dla podatników sygnałem, że do 30 kwietnia jest czas na rozliczenie się z fiskusem. W Tczewskim Urzędzie Skarbowym nie widać zbyt wielkiego ruchu. Nic w tym dziwnego, bo początek roku kalendarzowego traktowany jest bardzo spokojnie przez 50 tysięcy podatników z powiatu tczewskiego. Wszyscy bowiem polscy podatnicy mają kilka miesięcy na rozliczenie się z fiskusem. Zeznań podatkowych, które wpłynęły do urzędu, jest około 1000, czyli to stanowi 2% wszystkich, które powinny być złożone do końca kwietnia tego roku. Z roku na rok przybywa osób, które wybierają elektroniczny sposób wypełniania PIT-u. Dotychczas z tych złożonych procent to jest około 22% z wszystkich złożonych dotychczas. Natomiast patrząc w stosunku do poprzedniego roku, to było około 45%, więc bardzo dużo, wynik był taki dosyć, powiedziałbym szczerze, imponujący. Mam nadzieję, że w tym roku również taki będzie. Ci, którzy pozostają przy tradycyjnym papierowym wypełnieniu druku podatkowego, mogą liczyć na pomoc pracowników skarbówki. Mamy przygotowanych 10 stanowisk, w których obsługujemy naszych klientów. 4 z nich to są przygotowane stanowiska do złożenia zeznania, wprowadzenia go do systemu i dokonania pewnych czynności weryfikacyjnych. Przy tej formie klient będzie miał pewność, że jeżeli już złożył zeznanie i zostało ono u nas zweryfikowane, zostało prawidłowo wprowadzone, więc uznaje się je za prawidłowe. Natomiast w sytuacji, gdy będą jakieś nieścisłości, będzie dokonane tak zwane czynności sprawdzające, albo będą one robione na miejscu w tym samym dniu, bądź zostanie, że tak powiem, umówiony termin spotkania z pracownikiem wraz z dokumentami źródłowymi. Pan Józef Dzwonkowski z Pelplina osobiście przyjeżdża do tczewskiej skarbówki z wypełnioną deklaracją podatkową, choć zdarza się, że czasami korzysta z pomocy urzędników. Ja rozliczam się tradycyjnie, przywożąc tutaj PIT do Urzędu Skarbowego. No, dla mnie to jest najwygodniej i najprościej. Czy wszystko jasne jest dla pana, czy pan też korzysta z pomocy pracowników Urzędu Skarbowego? Jeżeli trzeba, to korzystam, ale przeważnie sam to załatwiam. Kierując się wrażliwością wobec osób, które potrzebują naszego wsparcia, pamiętajmy o możliwości przekazania 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Jest to dosyć prosta forma, wystarczy wpisać w odpowiedniej rubryce w zeznaniu podatkowym, na jaką rzecz, na rzecz czyjej organizacji ten 1% należy przekazać. Zachęcamy do takiej formy, jest to łatwe i powiedziałbym, jeżeli ktoś ma z tym problemy, my również jesteśmy w stanie pomóc i ewentualnie wskazać, w których rubrykach to należy zrobić. Z jakich najważniejszych ulg możemy jeszcze skorzystać, rozliczając się za 2015 rok? Najbardziej popularną ulgą jest ulga prorodzinna. Tutaj co prawda zmieniły się pewne zasady z uwagi na to, że nastąpiły pewne ograniczenia co do korzystania przy posiadaniu jednego dziecka. Tutaj chodzi o w grę głównie kryterium dochodowości, czyli nie może tam przekraczać przez składane zeznanie małżonków kwota 112 tysięcy. Natomiast i zostały podwyższone limity na trzecie i czwarte dziecko. To jest jedna z takich głównych ulg, z których korzystają tutaj nasi klienci, a drugą taką podstawową to jest również ulga na wydatki na cele rehabilitacyjne. I tu głównie mówię o tej limitowanej, czyli głównie tutaj chodzi o używanie własnego pojazdu na dojazdy na cele rehabilitacyjne bądź zatrudnianie osoby, psa przewodnika. Urzędnicy skarbówki będą służyć pomocą nie tylko w Urzędzie Skarbowym. Niebawem przygotują stoiska informacyjne w kinie, w galerii oraz Centrum Handlowym Atrium. Zaś w Urzędzie Skarbowym planowane są dni otwarte. Urząd czynny jest w poniedziałek do godziny 18, natomiast planowane są dni takiej wydłużonej naszej pracy, również w sobotę. Natomiast w chwili obecnej nie mamy jeszcze ustalonego konkretnego dnia. Jeżeli tylko będzie ustalony, to roześlemy taką informację do wszystkich zainteresowanych.